Cześć, Marko z tej strony Nolip. Dzisiaj zaproszę na serwer kilkanaście graczy, aby zbudowali coś specjalnie dla mnie. Coś, co mi najbardziej zaimponuje, wygra 1000 zł. Gracze mieli 24 godziny na zbudowanie swojej własnej unikalnej wyspy. Prac zgłosiło się 19, a kategorie, w których będziemy ich oceniać, to teren, za wykorzystanie terenu, ponieważ są zamknięci w borderze 100 na 100. Środek, jeżeli zbudują domek, to fajnie, jakby był w środku zagospodarowany. Budowla, czyli to, co jest na zewnątrz i na samym końcu rzut kością. W razie czego, gdyby wszyscy mieli tyle samo punktów. Jeżeli ci się spodoba, łapka, 3, 2, 1 i lecimy. Okej, jest to pierwszy dom papusia. Wnętrze, jeżeli chodzi o dół, bardzo fajnie zagospodarowane, jak i sam budynek jest dosyć fajny. Tutaj dookoła rozchodzą się jakieś balony i miecz, który sama używałam praktycznie, no podobny, nawet ładniejszy, na swoim świecie hardcore. Zobaczmy jeszcze wnętrze. Wnętrze takie ładnie zagospodarowane, aczkolwiek szału nie robi. Miecz jest bardzo fajny, więc lecimy z ocenianiem. Teren 7, środek 6, budowla 7, więc rzut kością 10! Tego. Mr. Coopson, jest to kolejna wyspa, zaczynamy w cave'ie, gdzie jest dużo armorów. Jest jeszcze halina, stoją sobie we dwójkę, dokładnie jest tutaj wszystko opisane. Wychodzimy z cave'u i trafiamy na... Wow, ty, to jest całkiem piękna wyspa. I ile tutaj było roboty, patrząc na to, z czego oni startowali. Bardzo fajny efekt padającej chmury, muszę skopiować ten pomysł. Dużo zabudowań, zobaczmy, czy jakieś zabudowania są pełne w środku. No, wnętrza są oszukane, więc tutaj punktów nie będzie, chociaż jeden budynek jest wykończony z tego, co widzę. No i wulkan, który wyszczeliwuje beacon do góry. Pamiętajcie, że wszystko było robione na survivalu, więc robi to jeszcze większe wrażenie. Także teren, no myślę, że tutaj jest mocne 9 na 10. Środek, no gorzej było niż ostatnio, więc tutaj damy 4 na 10. Budowla, no taka wioska zawieszona w powietrzu, więc pomysł mi się podoba. 7 na 10 i rzut kością 1. Ale zabolało. Jesteśmy na wyspie profesora Ezy i Beredziak. Trafiamy na miejsce, gdzie rozpoczynamy od historii, której nie będziemy czytać, możecie sobie zapauzować. I mamy duży, ale to duży customowy teren, który jest no piękny, można powiedzieć. Jest smog, który jest olbrzymie piękny, fajny pomysł z portalem. I tutaj wszystko jest w takim stylu modern, taki trochę chyba, nie? Bardzo fajnie wygląda ten styl modern, te farmy cudowne, bardzo fajnie. Gdzieś to już widziałam. I w sam środek, no bardzo ładnie zagospodarowany, mega mi się to podoba i ta baza naprawdę robi wrażenie. Za te balony chyba nie będę dawać punktów, bo jednak one są wszędzie chyba. Jeju, nie, no nie mogę się napatrzeć na tego smoka, jest cudowny. Więc tak, ocena. Teren 10 na 10, mega mi się podoba. Środek 10 na 10, mega mi się podoba, naprawdę. Budowla 10 na 10, również mega mi się podoba, bardzo ładnie stoi. Poza tym budowali to na survivalu, a zdobycie kwarcu na survivalu nie jest takie proste. I rzut kością 1 na 10. Ale boli. Wyspa Aizona, i to dosłownie wyspa, jest tutaj skin na chmurce trzymający inną wyspę, która jest połączona z inną wyspą i obok jest inna wyspa. A w skinie znajdują się schody do góry. Nie no, bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze jest epicki killoff, ile ja tu mam budowli do zakoszenia na swoim hardkorze. I na samej górze jest malutki rycerz, który stoi na wyspie. No generalnie widzę, że tutaj będzie dużo dziesiątek. Teren dajemy 9 na 10. Środek dajemy 7 na 10. Budowla 10 na 10 i to jest na pewno. No i rzut kością 1 na 10. Co jest? Naprawdę. Da, jest to kolejna wyspa, która jest nieoświetlona dosyć dobrze, bo jest tu dużo mobów. Customowy teren w formie kwadratu, została chyba cała powierzchnia wykorzystana. Trochę mniej mi się podoba, bo jakby mniej miejsca jest przez to. Budynki w środku, no są puste niestety, przynajmniej jeden. Więc ja tutaj daję, tak, teren dajemy 7, przez to, że został cały zagospodarowany. Środek dajemy, no niestety, 4, więc bardzo mało. Budowla dajemy, no zwykła wioska taka, nie robiąca wrażenia. Ale dajmy 6, bo jednak zostało tu coś zrobione. I rzut kością. Najbardziej trollerska rzecz. 3. No i mamy tutaj skin, który pokazuje bardzo brzydką rzecz. Zaraz ci tą skałą przypier... No to tak, teren tutaj dajemy 1. Środek dajemy... Właśnie jesteś w środku? Dirt 2. Budowla... No 5, bo odwzorowanie swojego skina to... No i rzut kością... 6. Michel i Nitre... Lar. Ciężko do wypowiedzenia. Ale jest to wyspa, która składa się na początku z powitalnego jakiegoś gryfa czy smoka i wielka, ale to wielka, wielki zamek na środku, ale w formie takiej chińskiej można by było powiedzieć, tylko że zużyty został tutaj stone. Pomieszczenia, lewo, prawo łóżko, idziemy do przodu i tutaj nie robi to za dużego wrażenia. Taka baza typowo pod wojny gildii, no więc tutaj też nie ma wielkiego szału w porównaniu do poprzednich. Pierwsi byli bardzo mocni, o dziwo, więc teren, no... 3. Środek 4. Budowla. Dajmy 6, bo mi się bardzo podoba design tych wież tutaj obok. I rzut kością 2.
O, wyspa Sandry i Ulfa. O, Jezu, jaki to jest ładny. Jo, jaki fajny ten. Jak on się nazywa, ten ryb? Bardzo fajny ryb. Ciekawe, czy jest w środku zagospodarowany. Tutaj pewno nie spodziewali się, że będę sprawdzać. No, nie jest zagospodarowany. Powiedzmy, że w środku nie można tym latać, ale zęby są totalnie kozackie. Kolejny smok, taki trochę Charizard. Ten budynek robi bardzo dobre wrażenie, szczególnie, że ma tak jakby minkę na górze. I na środku jest, nie no, bardzo ładny. A te wyspy jeszcze latają. Co jest? No kurde, nie wiem, co tutaj powiedzieć teraz. Tutaj jakaś wytwórnia chyba mechów jest. Tak mi się zdaje, że tutaj jest składanie mechów i tak dalej. Najgorzej, że to jest Sandra i nie chcę, żeby też było tak, że o, Sandra wygra, bo twoją narzeczoną, więc... Ale wszyscy zgodzili się, żeby wzięła udział. No i nie można powiedzieć, że ta bardzo ładne to jest, co zostało tutaj zbudowane. Dobra, w każdym razie dam 9 na 10 za teren. Środek. Nie byłam jeszcze w środku, właśnie. Środek chyba jest niezagospodarowany. Środek jest pusty. Więc mimo ładnych budowli, to środek ja tutaj daję. No chyba 5, co nie, Kubison? Tak, najbardziej. Budowla 10 na 10 i rzut kością. Ale mieli. No mieli, nie może przenieść ich rezultatu. Ale zabolało. Nie, no to sukuje na znacznie więcej niż połowę punktów. No. Cytrus i stary bez czapki. Ogromny Pikachu, który stepuje na zamek. W porównaniu do poprzedniego, gdzie był tylko zamek, no to już widać tutaj większą pracę. On walczy ze smokiem. Ojojoj. Lecz pytanie, czy w środku jest coś zagospodarowane. Co prawda są tylko tutaj dwa budynki. No tak średnio. Nie wiem, jak to ocenić teraz za bardzo, jeżeli chodzi o ten. Teren daje w ogóle 6 za teren. Środek, no brak środka, więc ani plusowych, ani minusowych punktów nie można tu dostać, więc 5. Budowla, no podoba mi się, jest 10 na 10, jeżeli chodzi o tego Pikachu i tego smoka walczącego. No i rzut kością. Czy głupi ma zawsze szczęście? 6. Ten rzut kością tak jest rolerski, że to jest hit, naprawdę. O nie, wchodzimy na ring, gdzie po prostu jest arena. Co tutaj jest napisane? A, więzienie dla axolotlów. Okej, czy tylko tu jest arena? Dobra, tu będzie na szybko pójdzie. Teren 1, środek, no jest zrobiona arenka, więc można powiedzieć 6, bo cała budowla jest zagospodarowana, ale bez przesady. Budowla, kwadrat 2 i rzut kością, żeby stało się zadość. 5. Lecimy dalej. Okej, czyli tutaj mamy kolegę, który po prostu przyszedł przed końcem, zrobił drzewo razem z jakimś kolesiem, ale uśmiech jest rozbrajający razem z oczami, więc tak, teren 1 oczywiście, środek, nie wiem co ja mam dać, 5 chyba, bo nic nie ma, ale ktoś tam dostał 4 raz, no ale to jest takie ocenianie. Budowla, 2 za uśmiech i rzut kością 2. Cox DC. Dobra, jesteśmy na wyspie, która wygląda jak typowa moja wyspa z pierwszego hardcora, gdzie jest beacon, jakiś upgrinder, farma i dużo innych rzeczy, które są niby cave'ami wejście i tylko domek stoi, więc no tutaj wysoko nie mogę ocenić, szczególnie, że ten domek jest pusty w środku z tego, co widzę. No i w tym domku właśnie mogę wydać ocenę. Za teren tutaj jest, no jest to całe wykorzystane, no dajmy 5. Środek, no to tutaj jest pusto, więc tutaj będzie 4. Budowla, no 6, no został jakiś domek zbudowany, jakieś drzewko, jakieś ten. No i rzut kością 3. Dobra, chiński domek na środku. Za sobą mamy drzewko bonsai, żartuję, nie wiem co to jest. Z tyłu jest mur chiński, a czy coś jest w środku? W środku nie ma nic. Kurde, to tepasz mnie do takich budowli teraz, które mają mniejsze szanse. Chociaż drzewa są ładne, nie mogę powiedzieć. Takie drzewa też pomysł, który mogę wykorzystać. Więc tak, teren, no te drzewa dają dużo uroku. Dajesz 6, nie będzie połówek. Środek daje, no oczywiście 4, bo nie został wykorzystany. Albo dajmy 5, bo mimo, że nie został wykorzystany, to chociaż jest zablokowane wejście i nie da się do niego wejść. Budowla, no ten mur chiński dodaje trochę uroku, dam nawet 6 i za te drzewka. No i rzut kością 10. Wow. Rally XD, jest to domek, który po prostu jest to pusty. Tutaj nie ma co zwiedzać za bardzo i nie ma co pokazywać. Nie wiem, co Kluczek robi w łóżku, aczkolwiek nie interesuje mnie to ich sprawa. Teren 1, środek 1, nie no, środek, no 4. Budowla 1 i rzut kością 8. Jesteśmy w wejściu, nie wiadomo gdzie, i widzimy dużo Blackstone'a. Jest to Blackstone'owy zamek. Idealnie by pasował do Netheru. Widać taki klimat, taki mroczny dosyć. To by mogła być jakiś zamek Mrocznego Króla. Brama bardzo ładna, otwarta. Mega mi się podoba. Schody na górę, no i widzimy bardzo dużo rozgałęzi. Zobaczmy, czy w środku tutaj jest coś zagospodarowane. No niestety, ten środek jest taki dosyć pusty z tego, co widzę. Mimo, że zamek z zewnątrz robi wrażenie, to w środku ruina, panie, nic nie ma. Więc tak, teren, no raczej nie jest zrobiony customowo. To raczej sobie lewituje po prostu. I nie widzę, że to lewituje na jakiejś chmurze albo na jakimś tym. Po prostu jest to taki zniekształcony teren. Tak jakby ktoś wyciął ten zamek i go po prostu wkleił. Więc za teren dostajemy tutaj punktów 5, no 6, bo może taki koncept był, dajmy na to. Środek dostaje punktów, no
5, bo niestety tutaj było słabe. Budowla 10 na 10, oczywiście zamek mega ładny i nie wiem, czy jest jakaś opcja wygrania tutaj przez panów, ale rzut kością daje nam 7. Wespel, który nie zmienił skina od ostatniego czasu, ma tutaj pokazane jakby dosyć ciekawy pomysł. Jest to taki parkour, który zaczyna się od plainsów przez nether, aż po biom śnieżny i idzie coraz wyżej. Nie wiem dlaczego na samej górze nie jest zrobiony domek z endu, tylko z drewna. Zobaczmy, czy on jest zagospodarowany w środku. No niestety nie jest, więc to jest parkour, który prowadzi do, można powiedzieć, nikąd. O ile pomysł fajny na takie wykorzystanie, to jeszcze by było fajnie, gdyby to jakąś literę przypominało, na przykład ny, oly i fy, i tak od dołu do góry by się wspinało, by było to fajne. W każdym razie teren, no, customowy, dosyć pomysłowy, ale daje mimo wszystko 5. Środek, no niestety tutaj musimy dać 4, bo da się wejść do środka i nie jest zagospodarowany. Budowla, sama budowla, no jako że jest to jakiś oryginalny pomysł, mogę dać nawet 7. No i rzut kością 2. Jesteśmy na wyspie u Monstera, gdzie mamy różne rodzaje wysp podzielanych od siebie. Zobaczmy, jak to wygląda od dołu. No wyglądają jak lewitujące wyspy, poza tym wielkim płatem dirtu, który lewituje w powietrzu. Drzewo jeszcze ładniejsze niż ostatnio widzieliśmy, mega ładne, podoba mi się, kradnę na hardcore. No i tutaj teren, no niestety te w ogóle budowle w stylu tych chińskich czy japońskich tak średnio mi się podobają. A tutaj chociaż jest wykończone, nie zauważam. Banery są, ładnie dodają uroku, aczkolwiek no sama budowla jest taka, no powszechna. Widziałem to już wiele razy, ten domek, no nie robi on na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia. Fajne customowe wyspy, skoro że nadal jest dużo dirta i no nie są takimi jakby słupkami lewitującymi. Albo 7 nawet dam, tak, niech, ale masz, dobra. Środek daje, no zagospodarowany, więc dajemy 6. Budowla 6 i rzut kością 1. Lapka Q wyspa, takie informacje tutaj dostałem. Dużo endportali, więc speedrunnerski świat widzę, że tutaj jest. Mob Grinder po prostu, tutaj widzę, że kolega sobie po prostu grał zwykły survival, patrząc na to, co tutaj się dzieje. Netherite'owy beacon, ale tutaj Netherite bardzo łatwo zdobyć, z tego co wiem. I Among Us. W każdym razie teren, ładnie ogrodzony bambusami, nawet dam 6. Środek daje, dajmy na to, że 4. Budowla, no szału nie ma też chyba, nie? 5. I rzut kością 10. Wow, jackpot. Kajus and YouTube. 4 biomy, wszystko podzielone szkłem, żeby się od ciebie odróżniało. Teren cały zagospodarowany. Mam wrażenie, że czasami te tereny są mniejsze od innych. W każdym razie zejdźmy na dół i zobaczmy, jak to wygląda na dole. Na dole, no niestety, tylko płaskie platformy, więc pomysł, o ile fajny, to tyle. Tutaj było jeszcze dużo pracy, żeby go udoskonalić, więc teren 5, środek, brak środka, więc 5. Budowla, no nie robi wrażenia. To jest kilka zasadzonych drzew na piasku, więc tutaj dam na 4 i rzut kością 3. Czy Jędrek wygra? Jesteśmy, no powiem tak, chyba nie wygra pan Jędrek, chociaż jest tutaj zejście. Czuję się, jakbym szła do tego, do jakiejś kapsuły desantowej na Marsa, jakby mieli mnie wysłać. Aha, bo my byliśmy w jakimś smoku, który jest no pięknym smokiem i nie można zabrać mu, że jest cudownym. Bardzo ładny smok swoją drogą. Więc tak, teren, nie ma terenu, więc damy 5 po prostu. Albo nie, dajmy 1, nie ma terenu. Środek, no dajmy 5, bo teoretycznie nie powinno to być środka. Budowla, no 8 na 10, bo niektórzy zrobili całe wyspy ze smokami, więc 8 na 10, mimo że mi się podoba na 10. I rzut kością 6. No i to tyle, jeżeli ci się spodobało, to zostaw łapkę. I jeżeli chcesz wystąpić w takim odcinku, zobacz opis. A, i jeszcze tylko damy słowo dla wygranego. Mamy tutaj dziurę, niby dziura złota, ale to jest dziura wstydu i jeżeli nie wygrałeś, to do niej wskakujesz po prostu i tyle. A potem jeszcze może jakaś nagroda pocieszenia dla osób, które będą w środku. Zobaczymy. Miejsce numer 1, Berendziak i profesor Estek. No tak, bardzo mi się to podobało. Kurde, zrobiło na mnie to wrażenie, ale patrząc na inne budowle teraz, no to tutaj bardzo dużo chyba było życie kością, z tego co pamiętam. Żeby nie było jeszcze nagroda pocieszenia, no jak dajmy za 200. Witam wszystkich w dziurze. Macie zabawę w środku. Zaraz zobaczymy. Jedna osoba tylko przeżyje. Finałowe starcie. Radixda wygrał, brawo. Profesor na samym końcu, bo ja powiedziałem, że ten, że będzie na samym końcu będą sowa od wygranego, więc masz 10 sekund. A, no to chciałem pozdrowić rodziców mojego serdecznego przyjaciela Berendziaka i z tych pieniędzy obstałem, że będzie jakiś melanż fajny. No i tyle. A wy, jeżeli chcecie mieć fajny melanż, to w opisie zerknijcie i weźcie udział w następnych nagrywkach. Pa!